Dobry wieczór wszystkim. Witamy po dłuższej przerwie i zapraszamy na dzisiejszy wykład. Guten Abend zusammen. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Michael Hart und wohne in Soest in Deutschland. Dobry wieczór wam wszystkim. Dla tych, którzy mnie nie znają, na imię mam Michael Hart i mieszkam w mieście Soest w Niemczech. Ich bin jetzt schon länger nicht in Polen gewesen, aber freue mich, dass ich auf diese Weise einmal per Videokonferenz bei euch sein darf. Już dłuższy czas nie byłem w Polsce, ale cieszę się, że w ten sposób przez tą konferencję wideo mogę być niejako wśród was. Und wir wollen versuchen heute Abend und wenn der Herr das schenkt nächste Woche auch uns etwas mit dem zweiten Brief an Timotheus zu beschäftigen. I chcielibyśmy spróbować, jeśli Pan nam to daruje, dzisiaj i za tydzień zająć się drugim listem do Tymoteusza. Und bevor wir den Text jetzt lesen, möchte ich gerne kurz beten. I zanim zaczniemy czytać tekst, chciałbym krótko się pomodlić. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wir danken dir, dass es lebendig ist und wirkt. Dziękujemy Ci za to, że jest żywe i działa. Und wir bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest. I prosimy Cię, byś Ty otwierał nasze serca. Mach uns aufmerksam und aufnahmebereit. I spraw, byśmy byli uważni i gotowi na przyjęcie. Gib, dass wir Schönheiten entdecken in deinem Wort. Daruj, abyśmy mogli odkrywać te wspaniałości w Twoim Słowie. Dass wir dich selbst entdecken und zu dir gezogen werden. Abyśmy Ciebie odkrywali i do Ciebie byli pociągani. Und auch, dass wir klarer sehen, welchen Weg du möchtest, dass wir ihn gehen. I abyśmy mogli lepiej widzieć tą drogę, jaką Ty chcesz, byśmy szli. Wir bitten dich jetzt um deine Hilfe für die Ausführungen und auch für die Übersetzung, auch für die Technik. Prosimy Cię teraz o Twoje błogosławieństwo dla tego wykładu, dla tej techniki i również dla tłumaczenia. Dass du allen, die zuhören heute Abend, einen reichen Segen schenken kannst. Abyś wszystkim, którzy słuchają, mógł darować obfite błogosławieństwo. Amen. Amen. Schlage vor, dass wir aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1 lesen, vielleicht bis Vers 14, ob wir dann so weit kommen, das werden wir merken. Przeczytamy z drugiego listu do Tymoteusza pierwszy rozdział od pierwszego wiersza do 14, a czy nam się uda dojść do tego wiersza, zobaczymy. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Jedes Buch der Bibel hat einen ganz besonderen Charakter. Każda księga Biblii ma szczególny charakter. Und wenn wir die alle
verstanden haben, die einem Buch zugrunde legt, dann hilft uns das bei vielen Einzelheiten. Jeśli zrozumiemy ten główny zarys myśli, jaką ma każda z tych ksiąg, to wtedy nam zrozumie, pozwoli nam to zrozumieć te szczegóły, lepiej rozważać. Und so hat auch jeder Brief des Apostels Paulus ein ganz besonderes Thema. I też każdy list apostoła Pawła ma szczególny temat. Der zweite Timotheusbrief ist vielleicht ganz besonders relevant für uns heute. Ten drugi list do Tymoteusza jest szczególnie nadający się dla nas dzisiaj. Natürlich brauchen wir alle Briefe, sie sind alle wertvoll für uns. Oczywiście potrzebujemy wszystkich listów i wszystkie są dla nas pożyteczne. Aber der zweite Brief an Timotheus spricht ausdrücklich von den letzten Tagen, Kapitel 3, Vers 1. Ale ten drugi list do Tymoteusza mówi tak dokładnie o ostatecznych dniach. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Er sagt uns nicht, dass die letzten Tage leicht sein werden, im Gegenteil. Nie mówi nam, że ostatnie dni będą łatwe, wręcz przeciwnie. Aber er gibt uns gerade Licht darüber, wie man sich als Christ verhalten soll in der letzten Zeit. Ale on daje nam światło na te rzeczy, w jaki sposób jako chrześcijanie mamy się zachowywać w tych ostatnich dniach. Und insofern macht uns dieser Brief besonders Mut. I właśnie w tej kwestii ten list dodaje nam odwagi, szczególnie odwagi. Es ist auch ein ganz besonders ernster Brief. Też jest to bardzo poważny list. Er hat den Charakter der letzten Worte. On ma charakter ostatnich słów. Als Paulus diesen Brief schrieb, war er in seiner zweiten Gefangenschaft in Rom. Gdy Paweł pisał ten list, był w czasie swojego drugiego uwięzienia w Rzymie. Und zwar kurz vor seinem Tod. I było to krótko przed jego śmiercią. Und das wusste er. I on wiedział o tym. Er hatte sich schon einmal vor dem Kaiser verantworten müssen. On już raz musiał odpowiadać przed cesarzem. Und er wartete auf sein zweites Verhör und auf seine Hinrichtung. I czekał na swoje drugie przesłuchanie i osąd. Aber dann greift er noch einmal zu seiner Feder. Ale jeszcze raz bierze za pióro. Und schreibt diesen inspirierten Brief. I pisze ten inspirowany list. Und zwar an seinen jungen Freund und Bruder Timotheus. I pisze go do swojego młodego przyjaciela i brata, do Tymoteusza. Ich habe den Eindruck, dass es ein ganz besonderes Band gab zwischen diesen beiden Brüdern. I jest takie wrażenie, ja mam takie wrażenie, że była szczególna więź pomiędzy tymi dwoma braćmi. Man merkt das so etwas schon in Vers 2, er schreibt an Timotheus sein geliebtes Kind. On już w drugim wierszu widzimy do Tymoteusza umiłowanego syna. Er hatte Timotheus kennengelernt auf seiner zweiten Missionsreise, wie wir lernen in Apostelgeschichte 16. On poznał Tymoteusza w czasie drugiej swojej podróży misyjnej, co możemy czytać w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. Da steht in Vers 1, Paulus gelangte nach Derbe und Lystra. Tam czytamy, że Paweł dotarł do Derbe i do Listry. Und dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus. A był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Seine Mutter war eine gläubige jüdische Frau. Jego mama była wierzącą Żydówką. Sein Vater war Grieche, vermutlich nicht gläubig. Jego ojciec był Grekiem i myślę, że nie był wierzący. Und schon damals heißt es in Vers 2, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra. I w drugim wierszu czytamy, że bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Und Paulus hatte diese Gegend schon auf seiner ersten Missionsreise besucht. A Paweł te miejscowości czy te okolice odwiedził już w czasie swojej pierwszej podróży misyjnej. Und so kann es gut sein, dass Timotheus von ihm das Evangelium der Gnade gehört hatte. I może tak być, że Tymoteusz wtedy usłyszał od niego tą Ewangelię łaski. Er kannte schon die alttestamentlichen Schriften von seiner Kindheit an. On znał te wszystkie starotestamentowe pisma ze swojego dzieciństwa. Aber er hatte dann auch den Herrn Jesus und das
Ale wtedy właśnie poznał Pana Jezusa i tą Ewangelię łaski. Als Paulus ihn dann trifft in Apostelgeschichte 16 und er dieses gute Zeugnis schon hatte, da beschließt Paulus ihn mitzunehmen. I gdy Paweł go wtedy poznał w Dziejach Apostolskich 16 i usłyszał to dobre świadectwo, to wtedy Paweł chciał go zabrać ze sobą. Vers 3 sagt, Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe. Trzeci wiersz, Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. Und wir lernen auch später, dass er mit dem Paulus reiste. I później też możemy to czytać, że on podróżował z Pawłem. Apostelgeschichte 18, Vers 5. 18 rozdział Dziejów Apostolskich, 5 wiersz. Als aber Silas und auch Timotheus aus Mazedonien herkamen. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, ja, nach Korinth, wo Paulus war. Oni przyszli do Koryntu, gdzie był Paweł. I w przeciągu lat powstała ta więź pomiędzy tymi dwoma sługami. Paulus war der große Apostel der Nationen, aber er betrachtete Timotheus als seinen Freund und Bruder und Mitarbeiter. Paweł był tym wielkim apostołem narodów, ale on uważał Tymoteusza za swojego brata, za swojego przyjaciela, za swojego syna. Manchmal hatte er Timotheus einen Auftrag gegeben. I czasami też dawał Tymoteuszowi zlecenie. So liest man am Anfang von 1. Timotheus 1. Na początku 1. Tymoteusza, pierwszy rozdział, możemy to przeczytać. In Vers 3, dass Paulus den Timotheus gebeten hatte, in Ephesus zu bleiben. Trzeci wiersz, prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie. Mit einem schweren Auftrag. I to było trudne zadanie, ciężkie. Damit du einigen gebötest, nicht andere lehren zu lehren. Żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Aber es gab auch eine ganz besondere innere Harmonie zwischen Paulus und Timotheus. Ale była też pewna wewnętrzna harmonia pomiędzy Pawłem i Tymoteuszem. Und ich lese jetzt nur noch eine Stelle vor, die das ganz besonders zeigt. I tylko jedno miejsce chciałbym przeczytać, które to dobitnie pokazuje. Und zwar in Philippa 2. Filipian, drugi rozdział. Da steht in Vers 22. Ihr kennt seine Bewährung, das ist Timotheus, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Wszak wiecie, że jest on, czyli Tymoteusz, wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. 22 wiersz to. Drugi rozdział 22. Und er sagt etwas vorher in Vers 20. A w 20 wierszu trochę wcześniej mówi. Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung. Das heißt, Timotheus war doch gleichgesinnt mit ihm. A w 20 wierszu czytamy, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa, wszak wiecie, że jest on wypróbowany, czyli Tymoteusz jest wypróbowany. I więc tutaj widzimy, że to jego usposobienie było takie samo jak Pawła. Paulus hatte Timotheus wenige Zeit vorher, wenige Jahre vorher schon einen Brief geschrieben. Paweł napisał do Tymoteusza kilka lat wcześniej już list. Und er hatte ihm darin erklärt, was die äußere Ordnung ist im Haus Gottes. I mu wyjaśnił, czy wyjaśniał mu w tym liście, jaki jest zewnętrzny porządek w domu Bożym. Und es war gar nicht so viel Zeit vergangen und jetzt schreibt er diesen zweiten Brief. I nie minęło wiele czasu, wiele lat, jak pisze mu ten drugi list. Aber in der kurzen Zeit hatte sich viel geändert. Ale w tym krótkim czasie zmieniło się wiele. Das Thema im ersten Brief war das Haus Gottes. Tematem pierwszego listu był Dom Boży. Das Thema im zweiten Brief ist das große Haus. A tematem drugiego listu jest ten wielki dom. Ich denke, ihr versteht den Unterschied. Myślę, że rozumiecie tą różnicę. Die Zeit war gekommen und der Brief handelt von der Zeit, wo es ein großes Gemisch geben würde in der Christenheit.
ten nadszedł ten czas, gdy było wielkie pomieszanie wśród chrześcijaństwa, wymieszanie wśród chrześcijaństwa. Ja, Gefäße zur Ehre, Gefäße zur Unehre. Naczynia ku chwale, naczynia ku niesławie. Und Paulus bereitet Timotheus vor auf diese Zeit. I Paweł przygotowuje Tymoteusza na ten właśnie czas. Auf der einen Seite also ein Brief mit ganz dunklen Schatten am Horizont oder Wolken am Horizont. Z jednej strony jest to list, który ma bardzo ciemne chmury na horyzoncie. Auf der anderen Seite war es ein Brief, der ausdrücklich dazu geschrieben war, Timotheus zu ermutigen. A z drugiej strony był to list, który napisany po to, by Tymoteuszowi dodać odwagi. Paulus weiß, er ist nicht mehr lange da. Paweł wie, że jemu nie pozostało wiele czasu. Er weiß auch, dass Timotheus ängstlich ist. On wie też, że Tymoteusz jest bojaźliwy. Und er weiß, dass alle, die in Asien sind, sich schon von Paulus abgewandt haben. I wie, że wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się od Pawła. Er weiß auch, dass schon böse Lehre im Umlauf war. Wie też, że ta błędna, zła nauka jest już w obiegu. Und da war die Gefahr einfach groß, dass Timotheus aufgeben würde. I było takie niebezpieczeństwo, że i Tymoteusz się podda. Aber Paulus schreibt, um ihn zu ermutigen. Ale Paweł pisze, by go pokrzepić, by dodać mu odwagi. Ja, vielleicht reicht das mal als Hintergrund und jetzt fangen wir an mit dem Text. Może to wystarczy jako to wprowadzenie, jako tło i teraz chcielibyśmy rozważać tekst. Paulus stellt sich nicht immer als Apostel vor. Paweł nie zawsze przedstawia się jako apostoł. Wenn er zum Beispiel an die Philipper schreibt, dann sagt er das nicht dabei. Gdy pisze do Filipian, to nie używa tego zwrotu. Da spricht er ja auch über christliche Freude. Tam też pisze on o chrześcijańskiej radości. Das steht jedem Gläubigen offen. I to jest dla każdego wierzącego otwarte. Wenn er an die Korinther schreibt, dann betont er seine Apostelschaft, weil er korrigieren muss, Ordnung herstellen muss. Gdy pisze do Koryntian, to on podkreśla swoje apostolstwo, ponieważ on tam musi pewne rzeczy skorygować, uporządkować. Wenn er an die Epheser schreibt, dann betont er auch seine Apostelschaft, aber deshalb, weil er so hohe Offenbarungen abgibt. Gdy pisze do Efezjan, też podkreśla swoje apostolstwo, ale dlatego, że on tam im wyjawia tak wielkie objawienia. Aber jetzt betont er noch einmal seine Apostelschaft. Tutaj podkreśla jeszcze raz, czy pisze jeszcze raz o swoim apostolstwie. Wenn er Anweisungen gibt darüber, wie wir leben können in der letzten Zeit. Wtedy on też tak czyni, gdy chce dać wskazówki, jak mamy postępować w ostatnim czasie, w ostatecznych czasach. In den letzten Tagen. W tych ostatnich dniach. Er sagt, Paulus, Apostel Jesu Christi. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa. Ja, richtig. Ich habe gerade falsch gelesen. Christi Jesu. Przeczytałem ja źle, ma być Chrystusa Jezusa. Ja. Er kannte Paulus als den erhöhten Christus. Erkannte den Christus als den erhöhten Menschen. On znał Chrystusa jako tego wywyższonego człowieka. Damit hatte der Dienst des Paulus und seine Berufung angefangen. I od tego zaczęło się służba Pawła i jego powołanie. Der erhöhte Christus war ihm erschienen. Ten wywyższony Chrystus objawił mu się. Er hatte seine Herrlichkeit gesehen. On widział jego chwałę. Und das kennzeichnet seinen Dienst. I to charakteryzuje jego służbę. Und dann sagt er dabei, dass er Apostel geworden war durch Gottes Willen. I on mówi, że stał się apostołem z woli Boga. Ihn hatten nicht etwa Menschen berufen oder geschickt. Jego nie powołali ludzie, ani nie posłali go ludzie. Es stimmt wohl, dass die Gläubigen in Antiochien sich eins gemacht haben mit ihm. Też jest to prawdą, że wierzący w Antiochii zjednali się z nim. In Apostelgeschichte 13. Dzieje apostolskie 13. Und sie haben ihm die Hände aufgelegt. I włożyli na niego ręce.
ausgesandt als Apostel hatte ihn Christus selbst. Ale powołał i posłał jako apostoła go sam Chrystus. Aber jetzt sagt Paulus noch etwas ganz Besonderes dabei. Ale Paweł mówi teraz jeszcze jedną szczególną rzecz. Und zwar nur in diesem Brief. I to sformułowanie pada tylko w tym liście. Nach Verheißung des Lebens. Według obietnicy żywota czy życia. To jest wspaniała i cudowna rzecz. Paulus spricht hier von dem ewigen Leben. Paweł mówi tutaj o życiu wiecznym. Das ist das zentrale Thema von Johannes. To jest ten centralny czy główny temat Jana. Aber jetzt spricht Paulus dieses Thema an. Ale teraz Paweł porusza ten temat. Und man könnte sagen, dass er in diesem letzten Brief, als er dem Tod ins Auge sieht, i można by powiedzieć, że w tym ostatnim liście, gdy on już widzi śmierć, która zagląda mu w oczy, tak obrazowo mówiąc, viele Gläubige sich abwenden von der Wahrheit, gdy widzi, jak wielu wierzących odwraca się od prawdy, dass er in diesem Moment Bezug nimmt auf das, was immer bleibt. Że on powołuje się na to, co zawsze trwa. Das ewige Leben. Życie wieczne. Jeder, der an den Sohn glaubt, hat dieses Leben. Każdy, kto wierzy w Syna, ma to życie. Jetzt schon. Już teraz. Und durch dieses ewige Leben kennen wir den Vater und den Sohn. I przez to wieczne życie znamy Ojca i Syna. Im Himmel werden wir das einmal vollkommen genießen. A w niebie kiedyś będziemy się tym doskonale rozkoszować. Aber wir besitzen es jetzt und niemand kann es wegnehmen. Ale posiadamy je już teraz i nikt nie może nam go zabrać. Und selbst als Paulus in diesem Kerker saß, i nawet gdy Paweł siedział już w tym więzieniu, er hatte noch nicht mal einen Mantel. Nawet nie miał płaszcza. Es war kalt. A było zimno. Und er wusste, er würde nicht mehr lange leben. I wiedział, że nie pozostało mu dużo życia. Aber er sagt hier nach Verheißung des Lebens. Ale on tutaj mówi według obietnicy życia, das in Christus Jesus ist. Które jest w Chrystusie Jezusie. Er gab dieses ewige Leben natürlich nicht autark. To życie wieczne nie mamy tak nicht unabhängig. Tak niezależnie. Sondern wir haben es, weil wir den Jesus haben. Mamy je dlatego, że mamy Pana Jezusa. Und er ist das Leben. I On jest tym życiem. Und Paulus sagt, wisst ihr, wenn viele sich auch abwenden von mir und von meinem Dienst. I Paweł mówi, nawet jeśli wielu odwraca się ode mnie i od mojej służby, ja, diese Berufung, die ich bekommen habe, der Inhalt, den ich vorstelle, ist im Einklang mit diesem Leben, das bleibt. To powołanie, które mam, jest zgodne z tym życiem. Und dann wendet er sich an Timotheus und nennt ihn mein geliebtes Kind. I zwraca się do Tymoteusza i nazywa go umiłowany syn albo umiłowane dziecko. Ich finde das wunderschön. Dla mnie jest to piękne. Bei den beiden gab es kein Generationenproblem. U tych dwóch nie było problemu różnicy pokoleń. Natürlich war Paulus älter, aber es gab echte Zuneigung zwischen ihm und Timotheus. Oczywiście Paweł był starszy, ale była ta skłonność jeden do drugiego. Timotheus half ihm und diente ihm wie einem Vater. Tymoteusz pomagał i służył mu jak ojcu. Und Paulus wollte ihn fördern. A Paweł go tak, można powiedzieć, korzystał z niego. Er wusste, dass er den Staffelstab weitergeben musste und dass Timotheus ihn annehmen musste. On wiedział, że tą pałeczkę musi przekazać dalej i wiedział, że Tymoteusz ją musi wziąć od niego. Da war kein Neid, da war keine Konkurrenz. Nie było żadnej konkurencji, żadnej zazdrości między nimi. Man wusste, man dient auf demselben Herrn. Wiedzieli, że służą temu samemu Panu. Und man stärkt sich gegenseitig. I wspomagali, wzmacniali się wzajemnie. Und ich hoffe, dass das bei euch in
Polen und bei uns in Deutschland so ist. Ja mam nadzieję, że zarówno u was w Polsce, jak i u nas w Niemczech też tak jest. Und ich freue mich immer, wenn man davon auch etwas sieht. I cieszy mnie to zawsze, gdy cokolwiek z tego można zobaczyć w dzisiejszych czasach. Das jüngere Geschwister unterstützen und auch input annehmen von älteren. Gdy młodsi wierzący wspomagają i biorą od starszych coś. Und das ältere versuchen jüngere zu stärken, damit sie einmal den Dienst weiterführen können. A starsi wierzący pomagają młodym i wprowadzają ich w tą służbę. Du hast das übersetzt mit dem Staffelstab, ja? Ja. 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 Bei einem Staffellauf kann man schwere Fehler machen. Gdy jest ten bieg sztafeta, to można popełnić błąd w czasie tego biegu, wyścigu. Ein Fehler ist, ich halte den Stab zu lange fest. Jeden z błędów jest taki, że pałeczkę będę trzymał za długo. Und dann habe ich die Phase verpasst, wo ich ihn übergeben kann. I ta faza, w której powinienem ją już przekazać i oddać, ona mogłem ją przeoczyć czy przeciągnąć. Die andere Gefahr ist, dass der zweite Läufer, der kommt, dass er den Stab zu früh aus der Hand nehmen will. Drugi błąd może być taki, że ten, który ma przejąć tą pałeczkę, za wcześnie ją będzie chciał przejąć. Bei Paulus und Timotheus war das harmonisch und gut getimed. U Pawła i Tymoteusza była to pełna harmonia i był ten dobry timing. Und jetzt wendet er sich an Timotheus mit seinem Wunsch. I teraz on zwraca się do Tymoteusza ze swoją prośbą. Erst einmal wünscht er ihm Gnade. Na początku on życzy mu łaski. Warum denn Gnade? Dlaczego łaski? Timotheus war doch längst aus Gnaden gerettet. Przecież Tymoteusz już od dawna był wyratowany z łaski. Ja, aber er meint hier die Gnade, die man für jeden Tag braucht. Ale on tutaj mówi o łasce, której potrzebujemy na każdy dzień. Was heißt denn Gnade? Co to jest łaska? Gnade heißt doch, ja, das was ich nicht konnte, hat Gott mir geschenkt. Łaska to jest coś takiego, czego ja nie potrafiłem i Bóg mi to podarował. Und das galt natürlich erst einmal für unsere Errettung. I to oczywiście po pierwsze dla naszego zbawienia. Aber das gilt auch für jeden Tag. Ale jest to też dane nam na co dzień. I Tymoteusz wiedział, że w tych wszystkich prądach przeciwnych ja nie dam rady sam. To są te wyzwania, do których nie dojrzałem czy nie dorosłem. I właśnie w tych rzeczach, w tych sprawach Paweł życzy mu łaski. Jeden tak zu sagen, Herr, ich kann nicht, aber du kannst mir die Kraft geben. Aby każdego dnia móc powiedzieć, Panie, ja nie mogę, ja nie dam rady, ale Ty mi pomożesz. Schau mal, in Kapitel 2, Vers 1, da steht, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Drugi rozdział, pierwszy wiersz jest napisane, Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce albo bądź mężny w łasce. I dalej czytamy, gdzie znajdziemy tą łaskę, która jest w Chrystusie Jezusie. Po drugie, życzy mu miłosierdzia. I tego nie czytamy, gdy Paweł pisze do zgromadzeń. Bo miłosierdzie ma do czynienia z nędzą. Aber ja, es bedeutet ja so viel wie, dass Gottes Herz ausgeht zu dem Elend, in dem wir uns befinden. To można by tak przetłumaczyć, że serce Boże otwiera się albo wychodzi naprzeciw tej biedzie, w której się znajdujemy. Aber als einzelne Gläubige erfahren wir solche schwierigen, ja, elenden Situationen manchmal. Ale jako pojedynczy wierzący doświadczamy właśnie takiej biedy od czasu do czasu. Und da wünscht Paulus ihm diese Barmherzigkeit. I wtedy Paweł życzy, dlatego Paweł życzy mu tego miłosierdzia. Ja, dann wünscht er ihm Frieden. I dalej życzy mu pokoju. Das ist nicht der Frieden mit Gott. To nie jest pokój z Bogiem. Den hatte Timotheus längst. Ten pokój z Bogiem Tymoteusz miał od dawna.
Es ist der Friede für den Weg. To jest ten pokój na drogę. Wie der Jesus gesagt hatte, meinen Frieden lasse ich euch. Tak jak Pan Jezus powiedział, pokój mój daję wam. Dieser Friede muss wunderbar gewesen sein. Ten pokój musiał być wspaniały. Als Judas kam und diese ganze Menschenmenge mitbrachte mit Lichtern und Stöcken und so weiter. Gdy Judasz przyszedł i z tą całą zgrają, z tymi całymi uzbrojeni, da hätten wir wahrscheinlich Panik bekommen, oder? To my z pewnością byśmy spanikowali, no nie? Ja, was sagt der Jesus? A co Pan Jezus odpowiedział? Wenn ihr mich sucht, lasst diese gehen. Jeśli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Und er sagt, wen sucht ihr? Ich bin's. I pyta ich, kogo szukacie? Ja jestem. Wie kommt das, dass er so einen Frieden hat? Skąd on miał taki pokój? Weil er weiß, dass er den Willen Gottes tut. Ponieważ on wie, że on czyni wolę Bożą. Und dann überlässt er die Konsequenzen ganz getrost seinem Gott. I te wszystkie konsekwencje, to co się ma stać, on pozostawia swojemu Bogu. I takiego pokoju też potrzebował Tymoteusz. Jego serce bardzo łatwo mogłoby stać się niespokojnym, bo było tak wiele problemów. Skąd te wszystkie rzeczy pochodzą? Od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Da haben wir diese christliche Atmosphäre. Tu mamy tą chrystusową atmosferę. Wir kennen Gott als unseren Vater. Znamy Boga jako naszego Ojca. Und Christus Jesus als unseren Herrn. I Chrystusa Jezusa jako naszego Pana. Jetzt kommt ein Abschnitt, in dem Paulus ein wenig in die persönliche Geschichte der beiden einsteigt. I teraz mamy urywek, w którym Paweł mówi co nieco o ich osobistej historii. Und man fragt sich erst, warum spricht Paulus von seiner Geschichte und von der von Timotheus? I można postawić sobie pytanie, dlaczego Paweł wspomina swój etap życia i tak samo mówi o tym etapie życia Tymoteusza? Tut das aus einem ganz bestimmten Grund. Ma szczególny powód ku temu. Das werden wir gleich merken. I za chwilę to zobaczymy. Er sagt zuerst, ich danke Gott. Mówi najpierw, dziękuję Bogu. Es ist so schön zu sehen, wie Paulus in seinen Briefen, wenn es eben geht, mit Dank anfängt. To jest wspaniałe, gdy Paweł w swoich listach zaczyna od podziękowania. Und wir kommen noch darauf zurück. Jeszcze do tego wrócimy. Aber dann sagt er erst einmal, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi. Dieser Satz ist ein bisschen schwierig. To zdanie jest trochę trudne. Wenn er sagt von meinen Voreltern her, das war doch vor seiner Bekehrung. Gdy on mówi o swoich przodkach, to przecież mówi o swoim, o tym życiu przed nawróceniem. Das schließt auch seine Jugend mit ein. To też jest, tu jest mowa o jego czasie, gdy był, o czasach jego młodości. Und sogar das Leben seiner Eltern. I o życiu jego rodziców. Aber er war doch noch ungläubig. Ale wtedy on był jeszcze niewierzący. Er hatte sogar die Versammlung verfolgt. On nawet prześladował zgromadzenie wtedy. Ja, er sagt ja auch nicht hier, dass er das getan hat, was richtig war. On tutaj też nie mówi, że on czynił to, co było właściwe. Er sagt, dass er ein reines Gewissen hatte. On mówi, że miał czyste sumienie. Er wollte Gott dienen. On chciał służyć Bogu. Und er tat das nach seinem besten Verständnis. I on czynił to według swojej najlepszej wiedzy. Wir müssen das unterscheiden. Es geht eben hier um das Gewissen. Musimy to dobrze rozróżniać. Tutaj chodzi o sumienie. Das Gewissen ist wie so eine Warnlampe.
Sumienie to jest taka lampka ostrzegawcza. Und wenn ich etwas Schlechtes tue, dann geht diese Lampe an und warnt mich. Jeśli ja czynię coś niewłaściwego, to ta lampka zapala się i ostrzega mnie. Aber dieser Mechanismus funktioniert nicht immer genau richtig. Ale ten mechanizm nie zawsze funkcjonuje właściwie. Manche haben ein Gewissen, das ist zu streng, und manche haben eins, das ist zu locker. Niektórzy mają to sumienie zbyt ostre, a niektórzy zbyt słabe, zbyt luźne. Und das Gewissen von Paulus funktionierte nicht richtig in dem Moment, weil er den Herrn Jesus noch nicht kannte. I jego sumienie wtedy nie działało właściwie, bo nie znał wtedy jeszcze Pana Jezusa. Aber was er betont ist, dass er eine Geschichte hat, die war gekennzeichnet durch einen aufrichtigen Wunsch, nämlich Gott zu dienen. Ale on podkreśla tutaj, że jego historia cechowała się tym, że on chciał służyć Bogu szczerze. Und dann sagt er, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Hatte Paulus nicht andere Sorgen? Czy Paweł nie miał innych problemów? Dein Rom im Gefängnis? Był w więzieniu w Rzymie? Und dann nicht nur Tag und Nacht, sondern Nacht und Tag? I nie tylko noc i dzień, ale dzień i noc. Ja, Timotheus war Paulus wichtig. Tymoteusz był dla niego ważny. Und in der Nacht, selbst in der Nacht betete Paulus für diesen jungen Bruder. I nawet w nocy Paweł modlił się za tym młodym bratem. I nie tylko tak od czasu do czasu, ale on mówi nieustannie. Paweł jest takim błyszczącym przykładem w swoim życiu, jeśli chodzi o życie modlitewne. Und der dient auch dazu, jetzt komme ich auf den Zweck, der dient auch dazu, ihn und Timotheus miteinander zu verbinden. I Paweł teraz mówi o pewnym punkcie, który jego i Tymoteusza łączy. Er sagt, voll verlangen, dich zu sehen. Pomny na łzy twoje, pragnę cię ujrzeć. Er sagt nicht, voll verlangen, endlich aus diesem Kerker rauszukommen. On nie mówi, że moim życzeniem jest, by wyjść z tego więzienia, ale on ma to pragnienie, by mieć społeczność z Tymoteuszem, tą osobistą społeczność, mieć z nim. Wir merken das jetzt ein ganz klein wenig in der Corona-Zeit, wie uns der persönliche, informelle Austausch fehlt, ja, von Angesicht zu Angesicht. Z pewnością też tego doświadczamy teraz w czasach koronawirusa, gdy brakuje nam tego, tych spotkań twarzą w twarz, tej społeczności, tej żywej społeczności. Wie viel mehr bei Paulus, der sicher total isoliert war und Timotheus monatelang nicht gesehen hatte. Ale z pewnością, o ileż bardziej życzył sobie tego Paweł, który był w całkowitej izolacji i z pewnością od miesięcy nie widział Tymoteusza. Und dann sagt er, indem ich mich an deine Tränen erinnere. Pomny na łzy twoje. Was für Tränen? Jakie łzy? Ein Mann weint doch nicht, oder? Przecież mężczyzna nie płacze, prawda? Ja, anscheinend hatte Timotheus doch Tränen vergossen. A jednak widać z tego, że Tymoteusz jednak płakał. Und Paulus sagt nicht genau warum. Paweł nie mówi tutaj dokładnie dlaczego. Aber man entnimmt doch den Zusammenhang, dass es damit zusammenhing, dass er getrennt war von Paulus, dass er Abschied nehmen musste. Ale można wywnioskować tutaj, że powodem tego było to, że musiał być rozdzielony z Pawłem, że nie mógł go widzieć. Das zeigt auch nochmal, wie eng dieses Band war zwischen diesen beiden Dienern. I to też jeszcze raz nam pokazuje, jak wielka była więź między tymi dwoma sługami. Ja, er sagt, voll verlangen, dich zu sehen.
Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć. Damit ich, am Ende des Verses sagt er weiter, damit ich mit Freude erfüllt sein möge. Abym doznał pełnej radości. Ja, das erklärt eben, wenn sie sich wiedersehen würden, würden sie Freude haben. I to nam też wyjaśnia, że gdyby się zobaczyli, to mieliby tą radość. Und das legt nahe, dass die Tränen mit dem Abschied zusammenhingen. I to może być tym powodem tych łez. Und jetzt spricht Paulus über die Geschichte von Timotheus. I teraz Paweł mówi o historii Tymoteusza. Indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją. Ich mag das Wort ungeheuchelt. Lubię to słowo nieobłudna. Das war echt. To znaczy prawdziwa. Timotheus war kein Schauspieler. Tymoteusz nie był aktorem. Wenn er sagte, dass er glaubte, dann glaubte er. Gdy on powiedział, że wierzy, to on wierzył. Und er lebte danach. I on żył według tego. Er nahm schwierige Aufgaben an. On też podejmował trudne zadania. Er ließ sich sogar von Paulus nach Korinth senden. I był, nawet pozwolił, by Paweł posłał go do Koryntu. Und schon ganz am Anfang, als Paulus ihn traf, da merkte er, ja, der ist echt. I gdy go Paweł poznał na początku, to już Paweł zauważył, że on jest szczery i prawdziwy. Ich meine, nicht nur ein echter Gläubiger, sondern auch ein aufrichtiger. Nie tylko taki prawdziwy wierzący, ale właśnie szczery wierzący. Ja, bei dem man weiß, wo man dran ist. I u takiego człowieka wie się od razu, o co chodzi z nim. Und es war echter Glaube an den Herrn Jesus. I to była ta prawdziwa wiara w Pana Jezusa. I teraz on też w historii Tymoteusza wspomina dwa pokolenia wstecz. I on mówi, ta wiara była zadomowiona w Twojej babci Luidzie i w Twojej mamie Eunice. To jest wspaniałe. On wymienia tutaj wiarę tych dwóch kobiet. Mama i babcia. Paweł cenił to, że te dwie kobiety temu młodemu Tymoteuszowi wpoiły te pisma starotestamentowe. Ja, aber was für ein wichtiger Dienst. Cóż za ważna służba. Was für ein wichtiger Diener ist aus Timotheus geworden. Jaki pożyteczny, jaki ważny sługa wyrósł z Tymoteusza. Und Paulus sagt in Kapitel 3, Vers 15, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. I o Tymoteuszu Paweł mówi jeszcze w 3 rozdział 15 wiersz. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Ja, woher denn? Skąd? Ich bin sicher von der Mutter und von der Großmutter. Jestem tego pewny, że te pisma znał od mamy i od babci. Die hatten ein Fundament gelegt. One wylały ten fundament. Und darauf konnte Gott bauen. I na tym Bóg mógł budować. Das heißt natürlich nicht, dass der Glaube sich vererbt. To nie znaczy, że wiarę się dziedziczy. Aber Lois und Eunike hatten das Holz gebracht. Ale Loida i Eunika, obrazowo mówiąc, przyniosły drewno. Und dann hatte Gott den Funken gegeben. A Bóg dał tą iskrę. Und dann brannte das Feuer in Timotheus. I ten ogień mógł zapłonąć w Tymoteuszu. Vielleicht fragt sich der ein oder andere immer noch, warum erzählt Paulus das Ganze? Może jeden czy drugi postawić sobie to takie pytanie, dlaczego Paweł o tym opowiada w ogóle? Worauf will er hinaus? Co on, jaki ma cel? Ja, wenn wir jetzt noch einen Vers weiterlesen, dann verstehen wir das. Gdy przeczytamy kolejny wiersz, to zrozumiemy. Vers 6 sagt, aus diesem Grund. Z tego powodu. Daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist. Z
tego powodu przypominam Ci, aby się rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci. Das ist die erste Aufforderung an Timotheus. To jest to pierwsze wezwanie dla Tymoteusza, czy zadanie. Er hatte eine Gabe bekommen, on otrzymał dar und er sollte diese Gabe benutzen. I on miał ten dar wykorzystać. Die Gefahr war, dass er sich entmutigen ließ. Było to niebezpieczeństwo, że on może stracić tą odwagę, tą ochotę. Ja, man konnte denken, es hat alles keinen Zweck mehr. Bo można by było pomyśleć, że to już nie ma sensu w tej chwili. Paulus sagt nein. Ale Paweł mówi nie. Du musst diese Gabe anfachen. Ty musisz rozniecić na nowo ten dar. Ich glaube, jetzt verstehen wir, warum er das alles erzählt hat. I myślę, że teraz zrozumiemy, dlaczego on to wszystko opowiada wcześniej. Man könnte sagen, in den Versen 3 bis 5 da bereitet Paulus den Weg vor. Można by powiedzieć, że w wierszach 3 do 5 Paweł przygotowuje drogę. Er arbeitet sich vor zu dem Herzen von Timotheus. On jakby zaczyna pracę nad sercem Tymoteusza. Deshalb erzählt er auch von der jeweiligen Familiengeschichte. Er sagt, Timotheus, wir haben viel gemeinsam. I on opowiada właśnie o tych dwóch historiach rodzinnych. Tak mówiąc Tymoteuszowi, mamy wiele wspólnego, Tymoteuszu. Ja, wir haben Voreltern gehabt, die aufrichtig versucht haben, Gott zu dienen. Mamy przodków, którzy próbowali szczerze służyć Bogu. Und er sagt, ich sehne mich nach dir, ja, ich habe Liebe für dich. I mówi, ja tęsknię za tobą. Und umgekehrt auch, er sagt, ich weiß, dass du dich nach mir sehnst, denn du hast ja geweint beim Abschied nehmen. I też mówi, ja wiem, że ty też tęsknisz za mną, bo płakałeś, gdy się rozstawaliśmy. Ja, was tut Paulus dadurch? Er verbindet die Herzen. Co Paweł przez to czyni? Łączy serca. Es ist sehr wichtig, dass Vers 6 in Vers 6 steht. To jest bardzo ważne, że szósty wiersz stoi jest zapisany w miejscu wiersza szóstego. Paulus hat nicht damit angefangen. Paweł nie zaczął od szóstego wiersza. Er hat nicht gesagt, ich, Paulus, der Apostel, schreibe dir heute, fache deine Gnade an, deine Gnadengabe. Nie mamy, ja, Paweł, apostoł, piszę ci dzisiaj, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Ja, er hat, wir sagen, Fingerspitzengefühl. On ma to delikatne czucie, jak to mówi się, w opuszkach palców. Er tastet sich heran an das Herz des Timotheus. On delikatnie dotyka serca Tymoteusza. Und wenn es noch irgendwelches Eis gegeben hätte, ja? In den Versen 3 bis 5 ist das geschmolzen. Nawet jeśli byłby jakiś, jak to mówimy, lód pomiędzy nimi, to w tych wierszach 3 do 5 został roztopiony. Und jetzt kann er sagen, Timotheus. I teraz on może powiedzieć właśnie to, co mówi w szóstym wierszu. Und er sagt hier, ich erinnere dich. I on mówi, z tego powodu przypominam ci. Er hatte schon einmal von seiner Gabe geschrieben. On już wcześniej pisał o tym darze. Im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 14. Pierwszy list, czwarty rozdział, czternasty wiersz. Da hatte er gesagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz. Er sagt, da, vernachlässige nicht, hier sagt er, fache an. Tam mówił, nie zaniedbuj, a tutaj mówi, byś rozniecił na nowo. Wir können das verbinden mit zwei Bildern. Możemy to połączyć z dwoma obrazami. Das eine ist ein Muskel. Jeden to mięsień. Und das andere ist dein Feuer. A drugie to ogień. Im ersten Brief sagt er, deine Gnadengabe ist wie ein Muskel, den du benutzen musst, damit er stark wird und bleibt. W pierwszym liście on mówi, ten dar jest jak mięsień, którego musisz ćwiczyć, aby on nie słabł. Ja, die jungen Leute wissen genau, was passiert, wenn sie mal drei Wochen Pause machen mit ihrem Fitness. Młodzi ludzie doskonale wiedzą, co się dzieje, gdy 3 tygodnie robią sobie przerwę od swojego fitness, ćwiczeń fitness. Und Krafttraining. Albo od siłowni. Ein Muskel bildet sich dann zurück. Mięsień wtedy degeneruje się. Aber sie wissen auch, wie man daran arbeiten kann, dass das
man eine Kraft bekommt, die man vorher nicht hatte. Ale też wiedzą, że jeśli się go ćwiczy, to uzyskujemy siłę, jakiej wcześniej nie mieliśmy. Wenn der Herr dir etwas geschenkt hat, dann darfst du das nicht vernachlässigen. Jeśli Pan coś ci darował, to nie możesz tego zaniedbywać. Wenn du es gebrauchst, dann wird dieser Muskel gestärkt. Jeśli używasz tego, to wtedy ten mięsień jest wzmacniany i ten dar się wzmacnia. Das zweite Bild ist ein Feuer. A drugi obraz to ogień. Das kennt ihr sicher auch. Manchmal wird ein Feuer klein und schwach. To też z pewnością wiecie, że czasem ten ogień jest słaby i mały, niewielki. Und dann muss man es anfachen, damit es Wind und Sauerstoff bekommt. I trzeba go rozniecić, aby on otrzymał, potrzebny jest tlen do tego. Dann kann aus wenig Glut eine helle Flamme werden. Aby z tego małego płomyka, tego małego żaru powstał wielki płomień. Und das sagt Paulus hier, die Gnadengabe Gottes anzufachen. I tutaj właśnie to Paweł mówi, rozniecić na nowo. Was hatte Timotheus denn für eine Gabe? Jaki dar miał Tymoteusz? Wir lesen, dass Timotheus lehren sollte. Czytamy, że Tymoteusz miał uczyć. Paulus sagt zu ihm in Kapitel 4. W pierwszym liście, czwartym rozdziale Paweł mówi do niego. Vers 2, predige das Wort. Przepraszam, drugi list, czwarty rozdział, drugi wiersz. Głoś słowo. Und oft sagt er ihm, dass er lehren sollte. I często mu Paweł mówi, że ma uczyć. Timotheus hatte eine Gabe als Lehrer. Tymoteusz miał ten dar nauczyciela. Aber er sagt ihm auch in Kapitel 4, Vers 5, tu das Werk eines Evangelisten. Ale też w piątym wierszu czwartego rozdziału mówi, wykonuj pracę Ewangelisty. Und deshalb denke ich, dass Timotheus auch die Gabe eines Evangelisten hatte. I dlatego też myślę, że i miał ten dar Ewangelisty. Denn wir sollen ja nicht eine Arbeit tun, für die wir gar keine Gabe haben. Bo nie mamy pełnić czy wykonywać pracy, do której nie mamy daru. Timotheus hatte die Gabe, aber er war in Gefahr, entmutigt zu sein und zu sagen, es hat keinen Zweck. Tymoteusz miał ten dar, ale było to niebezpieczeństwo, że on będzie zniechęcony i stwierdzi, że to nie ma sensu. So viele wenden sich ab von der Wahrheit. Tak wielu odwraca się od prawdy. Was soll ich dann noch gehen und das Evangelium verkündigen? To po co ja mam jeszcze iść i głosić Ewangelię? Paulus sagt nein. Tu das Werk eines Evangelisten. Ale Paweł mówi nie, czyń tą służbę Ewangelisty. Der Herr hat dir die Gabe gegeben, damit du die ausübst. Pan dał ci ten dar po to, abyś go wykonywał, wypełniał. Allerdings, also in diesem Punkt ist Timotheus ein Vorbild für uns. W tym względzie Tymoteusz jest przykładem dla nas. Und jeder darf sich ermutigen lassen, ja das zu benutzen, was der Herr ihm schenkt. I każdy może dać się pokrzepić, aby to wypełniać, co mu Pan dał. Aber dann gibt es auch eine Besonderheit. Ale jest też pewna szczególna rzecz. Paulus sagt am Ende von Vers 6, die Gabe, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Szósty wiersz, druga część. Das war nicht der Normalfall. To nie była normalna rzecz. Das lesen wir nur bei Timotheus. To czytamy tylko w przypadku Tymoteusza. Gaben kommen direkt von Christus. Te dary pochodzą bezpośrednio od Chrystusa. Ja, Efezjan 4, vers 7-11. Efezjan 4, 7-11. Der erhöhte Christus, ja, der erst gelitten hat, hinabgestiegen ist, der hinaufgestiegen ist, er gibt die Gaben. Ten uwielbiony Chrystus, który cierpiał, który wstąpił do nieba, on daje te dary. Dazwischen steht kein Mensch, keine Versammlung und kein Komitee. Pomiędzy tym nie ma żadnego, pomiędzy Chrystusem a nami nie ma żadnego zgromadzenia, żadnego człowieka, ani jakiegoś komitetu, który by udzielał te dary. Aber bei Timotheus hatte es
eine ganz besondere Art gegeben, in der diese Gabe verliehen wurde. Ale w przypadku Tymoteusza był szczególny przykład, szczególny sposób, w jaki ten dar został mu dany czy udzielony. Und zwar drei Dinge. Trzy rzeczy. Erstens steht in 1. Timotheus 4, Vers 14, die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung. 1. Tymoteusza 4:14. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Stell dir das so vor, dass ein Bruder eines Tages aufgestanden ist und gesagt hat, ja, mit diesem jungen Mann hat der Herr etwas ganz Besonderes vor, wird ihm eine besondere Gabe geben. Wyobraźmy co sobie tak, pewnego dnia jeden starszy brat wstaje i mówi: temu młodemu bratu jest dany szczególny, albo będzie dany szczególny dar. Ja, durch Weissagung. Przez proroctwo. Zweitens, mit auflegen der Hände der Ältestenschaft. Po drugie, przez włożenie rąk starszych. Also die Ältesten haben ihm die Hände aufgelegt. A więc ci starsi włożyli na niego ręce. Aber ich hoffe, im Polnischen steht auch mit und nicht durch. Mm-hmm. Mit auflegen der Hände der Ältestenschaft. Also so in Wirklichkeit steht bei uns in der Übersetzung, die wir brauchen, steht durch. Okay. Eine gute Übersetzung sagt mit auflegen der Hände. A więc w tym wierszu w dobre tłumaczenie powinno tutaj to oddać tak, na podstawie prorockiego orzeczenia z włożeniem rąk starszych, nie przez włożenie. A więc tu jest mowa o tym, że ci starsi zidentyfikowali się z tą służbą Tymoteusza. Und das dritte finden wir in unserem Vers. I trzecią rzecz znajdujemy w naszym wierszu. Durch das Auflegen meiner Hände. Przez włożenie rąk moich. Da steht tatsächlich durch. I tutaj w naszym wierszu jest to słowo przez. Das heißt, Paulus war das Mittel oder der Kanal. Więc Paweł był tym środkiem albo tym kanałem, przez który to się stało. Durch Paulus hatte der Herr diese Gabe dem Timotheus gegeben. Przez Pawła Pan dał ten dar Tymoteuszowi. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Ale jak już to wcześniej podkreślałem, czy mówiliśmy o tym, to jest wyjątek. Und ich schließe jetzt mit Vers 7. I zakończymy 7 wierszem. Und eine kleine Hausaufgabe. I małe zadanie domowe. Vers 7 ist nämlich wunderschön. 7 wiersz jest bardzo pięknym wierszem. Er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Das war so etwas die Gefahr bei Timotheus. I takie niebezpieczeństwo było w przypadku Tymoteusza. Ja, es gibt Brüder, die sind immer eifrig voran, die muss man sogar manchmal ein klein wenig bremsen. Są tacy bracia, którzy są bardzo gorliwi i tak wszystko od razu chcą zrobić, nawet ich trzeba wyhamowywać czasem. Es gibt auch Brüder, die sind etwas scheu und die muss man eher ermutigen und fördern. Ale są też bracia, którzy są raczej nieśmiali i których trzeba pokrzepiać i zachęcać. Und von der Sorte war Timotheus. I właśnie Tymoteusz był tym drugim bratem. Und Paulus sagt ihm, Furchtsamkeit ist nicht die richtige Haltung für uns. I Paweł mu mówi, bojaźń to nie jest właściwe nasza cecha charakteru. Sondern wir haben einen Geist bekommen der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ale otrzymaliśmy ducha mocy, miłości i powściągliwości. Das heißt, er spricht von dem Heiligen Geist. A więc on mówi o Duchu Świętym. Aber besonders von drei Dingen, die der Heilige Geist bewirkt. Ale szczególnie o trzech rzeczach, które powoduje Duch Święty. Und die ihn kennzeichnen. I które go charakteryzują. Das ist erstens die Kraft. A więc po pierwsze moc.
Zweitens die Liebe. Po drugie miłość. Und drittens die Besonnenheit. I po trzecie powściągliwość. Wie zeigen sich diese drei Dinge in der Ausübung einer Gabe? I w jaki sposób te trzy rzeczy możemy widzieć w wykonywaniu daru? Und das ist jetzt diese Spur, die ich andeuten möchte, der ihr zu Hause nachgehen könnt. To jest ten ślad, który chciałbym wskazać i który możecie sobie teraz, czy w domu sprawdzić. Bo dokładnie te trzy rzeczy możecie znaleźć w pierwszym liście do Koryntian. W tej samej kolejności. Tam też Paweł mówi o darach. I w 12 rozdziale on mówi o tej mocy, w której te dary się rozwijają. Tam jest długa lista rzeczy, które Duch Święty może czynić, wykonywać. Ale w 13 rozdziale mówi o miłości. I mówi, nawet gdybyś największy dar wykonywał i czyniłbyś to bez miłości, to zapomnij, by to efekt przyniosło. I to jest bardzo dobre pytanie dla każdego, który wstaje, brata na przykład, który chce wstać i mówić do wierzących, by postawił sobie to pytanie, czy chcę to czynić z miłości do wierzących. Es kann viele andere Motive geben. Może być wiele innych motywów. 1 Korinther 13. Ohne Liebe kein Wert. 1 Koryntian 13. Bez miłości nie ma, wszystko nie ma wartości. Und dann kommt das dritte, der Besonnenheit. I trzeci punkt, powściągliwość. Das ist 1 Korinther 14. To jest 1 Koryntian 14. Denn die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Duchy proroków są poddane prorokom. Ihr könnt nicht vor lauter Eifer alle durcheinander reden in der Versammlung. Nie możecie, nie można po prostu tak wszystko wypowiadać jeden przez drugiego w zgromadzeniu. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Alles geschehe zur Erbauung. Wszystko ma być ku zbudowaniu. Da merken wir, der Geist ist auch ein Geist der Besonnenheit. I tu też możemy zauważyć, że ten duch jest duchem powściągliwości właśnie. Ja, möchte der Herr uns ermutigen durch diese Verse? Oby Pan nas pokrzepiał przez te wiersze, dass wir das benutzen, was er uns geschenkt hat, abyśmy wykorzystywali to, co On nam dał, und dass wir es in diesem Geist tun, i abyśmy to czynili właśnie w tym duchu. Der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Duchu mocy, miłości i powściągliwości. Dann kann es zur Ehre des Herrn Jesus sein. I to wtedy będzie ku chwale i czci Pana Jezusa. Tak. Pomodlimy się jeszcze na koniec. Panie Jezu, Tobie pragniemy dziękować za ten dzisiejszy dzień, za te chwile, które nam teraz dałeś, że jeszcze raz mogliśmy się zajmować Słowem Twoim. Dziękujemy Ci za ten wspaniały przykład, jaki Ty nam pozostawiłeś w Słowie Swoim, że mogliśmy rozważać Pawła i Tymoteusza, mogliśmy widzieć tą braterską więź między nimi. I Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten przykład, który nam zostawiłeś. Prosimy Cię, abyśmy też mogli się z niego wiele nauczyć, abyśmy też mogli mieć taką więź z wierzącymi, by nam zależało jedni na drugim, abyśmy to wszystko czynili z miłości do Ciebie. Polecamy Ci się na ten czas, jaki Ty nam zechcesz darować, również na tę noc i również na ten dzień jutrzejszy, jeśli Ty zechcesz. Tobie niech będzie cześć i chwała za wszystko. Amen. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień w niedzielę na godzinę 19:00.